Na gorąco, tuż po zakończeniu spotkania z Polonią Bytą w ocenie trenera rekordu Bielsko-Biała, ta potyczka. No na pewno pierwsza połowa bardzo wyrównana. Myślę, że w drugiej połowie byliśmy drużyną troszkę lepszą i zasłużyliśmy na tą przynajmniej jedną bramkę, ale to oczywiście to jest komentarz na gorąco, muszę jeszcze na spokojnie obejrzeć ten mecz. I również na gorąco można było odnieść wrażenie z perspektywy trybun, że żadna z drużyn nie chce się zanadto odkryć w tym spotkaniu. Możliwe, ale też mieliśmy plan na to spotkanie i po odbiorze wychodziliśmy parę razy dobrze za takim szybkim. Zabrakło ostatniego dogrania, zabrakło odwagi młodych zawodników w podjęciu innej decyzji w danym momencie. Na pewno szanujemy ten punkt, bo drużyna w Polonii Bytom jest bardzo mocnym zespołem. Jakby nie spojrzeć na ligową tabelę i dotychczasowy przebieg rozgrywek, za nami już 1/4 całego sezonu. Krótka ocena rekordzistów na tym dystansie? No myślę, że jeszcze 5 meczów i utrzymanie mamy pewne. A w rozgrywkach pucharowych? Na razie teraz nie ukrywam, że chciałbym jutro odpocząć. Mamy w końcu od dłuższego czasu pierwszy normalny, długi mikrocykl i na pewno w tym mikrocyklu będziemy się przygotowywać do kolejnego meczu, a o meczach pucharowych, które są później, będę myślał później. Powodzenia za to. Dziękuję bardzo. A jak spotkanie rekordzistów z Bytomianami wyglądało z perspektywy Murawy, kapitanie? Myślę, że ciężki mecz. Myślę, że wyrównane spotkanie. Były momenty przewagi gości, były momenty naszej przewagi. Brakło nam trochę konkretów w polu karnym, ale sytuacje były, mogliśmy troszkę lepiej je wykorzystać. No i tu jest na pewno mały niedosyt. Tak naprawdę to żadna z drużyn nie stworzyła sobie klarownej, stuprocentowej sytuacji bramkowej. No tak jak mówię, gdzieś tam brakło tego konkretu, tego ostatniego podania pewnie i u gości, i u nas, bo mieliśmy fajne piłki w polu karnym, tylko no, troszkę dokładności, może troszkę spokoju więcej, no i mogłoby się to lepiej skończyć. Mówiąc o fajnych sytuacjach, miałeś na myśli te z końcówki spotkania, takie niedokończone kontry? No to na pewno to przyszła taka wymiana ciosów, mieliśmy takie, gdzie mogliśmy to lepiej zakończyć. Nie udało się, no ale kontynuujemy serię bez porażki i z tego się na pewno trzeba cieszyć, że zero z tyłu też. A jak wytrzymujecie zdrowotnie, kondycyjnie, motorycznie trudy grania co 3 dni? No po to trenujemy, żeby grać, także nic się chyba nie dzieje. Wszyscy zdrowi, kadra jest pełna, oprócz tutaj Szumiego, który gdzieś tam złamał rękę, a tak to wszyscy są zdrowi i dajemy sobie radę. Zakończmy temat spotkania rekordu z Polonią pytaniem. Ten bezbramkowy remis to bardziej zysk jednego punktu, czy strata 2? Myślę, że to pokaże dalsza część sezonu, ale Polonia na pewno będzie drużyną, która będzie wygrywać i będzie w czołówce tej ligi, także może się okazać, że ten punkt będziemy sobie dobrze szanować.